Witam Państwa na moim kanale Nowe Spojrzenie. Do Włocławka zawitał przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk, jednocześnie jeden z liderów Koalicji Obywatelskiej. No więc nie mogło mnie tam nie być, tym bardziej, że byłem na marszu 4 czerwca. Wybieram się również na Marsz Miliona Serc 1 października w Warszawie. Zobaczymy, co wyjdzie z moich planów, ale będę chciał tam być. Natomiast no, był w moim mieście rodzinnym, więc no, wypadało być i byłem. Państwu tutaj przedstawiam krótką relację, takie krótkie migawki. Już jeden film zamieściłem, bo akurat stałem w takim miejscu, gdzie no, mogłem z bliska zarejestrować wydarzenie, do którego doszło. Nie spodziewałem się tego, ale z drugiej strony no, ustawiłem się w dobrym miejscu. Ja tak Państwu powiem, że mam taki dar do ustawiania się w dobrych miejscach. Antycypuję, co może się za taki krótki czas stać, bo już pamiętam, że jak graliśmy kiedyś na WF-ie w piłkę na sali, to na przykład, nie wiem, w jakimś kącie się kotłowało trzech chłopaków i tam pięciu następnych leciało, a ja wiedziałem, że po prostu ta piłka wcześniej czy później musi wyjść, tak, i stałem gdzieś tam obok, czekałem na piłkę, także potrafię się ustawiać, mam jakiś taki talent do tego, no i byłem w takim miejscu, że mogłem zarejestrować ten incydent. Ale tutaj może wróćmy do tego spotkania we Włocławku. Już idąc właśnie na to spotkanie, tak zauważyłem, że no... dużo szło ludzi takich dojrzałych, nawet wręcz już w wieku takim no, starszym. Dosyć mało szło ludzi młodych. Nie wiem, młodzi. Z jednej strony jest to może pocieszające, że młodzi nie muszą się zajmować polityką, ale z drugiej strony wychodzi tutaj ta niewiedza. Wydaje mi się, że młodzi ludzie nie zdają sobie sprawy, jak polityka może z butami wejść w nasze życie, że ktoś może zadecydować, jak mamy żyć. I tego młodzi ludzie nie wiedzą, a starsi już to wiedzą i po prostu no, boją się tego i prawda, tutaj popierają te siły, które chcą tutaj no, jakieś zmiany w Polsce. Szanowni Państwo, jest już przewodniczący Donald Tusk, a ja oddaję głos prezydentowi miasta Markowi Wojtkowskiemu. Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Witamy przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, pana Donalda Tuska. Panie Przewodniczący, Kujawy Wschodnie witają, Włocławek, Toruń, oczywiście Bydgoszcz, powiat włocławski, Lubraniec, Brześć. Nie będę wymieniał wszystkich nazw. Już właśnie idąc do parku na Słodowie zauważyłem, że na przykład taki starszy pan no, miał taką zaciętą minę. Ładnie był ubrany, miał taką zaciętą minę, miał takie nozdrza mu tam chodziły, więc widać, że przeżywał już, że chciał pokazać, że jest przeciwko czemuś i za czymś. No więc to rozpolitykowanie w Polsce jest duże wśród niektórych grup społecznych. Na spotkaniu, w mojej opinii, no, nie było aż tak dużo ludzi, jak się spodziewałem, ale to wydaje mi się, że to po prostu kwestia jest tego, że wakacje Włocławek się rozjechał po Polsce, ludzie są nad jeziorami, nad morzem, w górach, więc no, mniej jest osób we Włocławku, tych bardziej takich może zamożnych i stąd było dosyć mało ludzi, wydaje mi się. Na spotkaniu... spotkanie było w amfiteatrze, w parku na Słodowie, proszę Państwa, i tam jest widoczny taki duży komin, zresztą to skomentował pan Donald Tusk właśnie, że kiedyś remontował taki komin i przydałby się, żeby wymalować również ten komin, tutaj ten fragment usłyszycie Państwo, ale powiedział, że gratisowo tego nie zrobi, z kolegami może przyjechać, odmalować, ale nie, za darmo tego nie zrobi. To był taki zabawny akcent. Się przydało wymalować, jakby mnie nie chcieli tam wykorzystać w nowym rządzie, to jeszcze... Okej, okay. To jeszcze z moimi kumplami tutaj może wpadnę i nie, ale nie gratis. Nie. Okej. Okay. Tak, no ze środki europejskie załatwimy, to będzie łatwiej sfinansować. Tu jesteśmy? Tak. Dzień dobry. Później był też taki uczeń, który domagał się wolnego dla młodych ludzi. No i pan Donald Tusk stwierdził, że rzeczywiście, no szkoła to jest z perspektywy ucznia taka robota, więc im się też należy wolnego trochę. Był spokój, ale gdzieś tam z tyłu, jak słyszałem jakieś okrzyki, tam Angela Merkel, jakiegoś jednego czy drugiego człowieka.
ale generalnie był spokój. Proszę Państwa, oczywiście Donald Tusk tutaj też się przygotował do tego spotkania, bo nawiązał do słynnej piosenki Kobranocki Kocham Cię jak Irlandię, gdzie w tekście tej piosenki jest o Wocławku troszeczkę. Ale też jest tak trochę niekorzystnie, bo wlokę ten bulk przez Wocławek, kochając się jak Irlandię. No Donald Tusk rzeczywiście nawiązuje tak, bo ja pamiętam, że jak był w Rumunii, już nie pamiętam przy jakiej okazji, no to też na przykład powiedział, że no, ważnym dla niego pisarzem był Emil Cioran, tak? Nie wiem na ile to jest prawda, na ile tylko taki zabieg. No ale, no jest to dosyć miłe rzeczywiście, jak się jest w jakimś mieście czy miejscu i się tam, prawda, nawiązuje do tych różnych takich ludzi, czy książek, czy czegoś innego, tak? Proszę Państwa, znani politycy schodzili się, prawda, ja stałem na wzniesieniu i tak musiałem się odwrócić i rzeczywiście widziałem znanych ludzi, którzy się schodzili na scenę. Pani Nowacka, czy pan Kołodziejczak, Nitras i tak dalej. Myślałem, że też pan Tusk zejdzie, ale niestety pan Tusk obok podjechał limuzyną, wysiadł z limuzyny i w ten sposób się dostał na scenę. Kuzynka śledziła TVN24 na żywo i SMS-ami mnie informowała, kogo widać, kogo nie widać. Widać było wujka jednego czy drugiego, tak, widać było kuzyna, widać było jakiegoś tam bratanka, który się bawił kluczami. No także rzeczywiście fajna sprawa, bo część rodziny właśnie śledziła to wydarzenie w telewizji, a część była na samym spotkaniu. I po prostu jak już opuszczałem amfiteatr, opuszczałem park, no to po drodze słyszałem takie głosy, że no, pewna pani podziwiała siłę Donalda Tuska, po prostu, że wytrzymuje te wszystkie ataki. Także no, to taka moja krótka relacja z tego spotkania. Dziękuję za uwagę, proszę o lajki, komentarze, subskrypcje. Dziękuję bardzo.